Panie prezesie, dowódca uroczystości dróg Wiesław Frydrych melduje jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnych na uroczystym apelu z okazji stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrowęce. Proszę Państwa, ta historia, którą tu moja małżonka przytoczyła, te słowa, to tylko jest taki wycinek szybki, bo nie ma tutaj akurat czasu, żeby tak się tu rozdrabniać te sprawy. Proszę Państwa, historię Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrowęce każdy z nas tworzy własną, każdy z nas inaczej ją zapamiętuje, każdy z nas pamięta inne zdarzenia. Ta historia została opisana troszeczkę bardziej szczegółowo w takiej monografii gminy Olszewo-Borki, która została wydana. Można tam poczytać sobie, ale tak jak mówiłem wcześniej, tu nie są istotne takie mocne fakty, bo każdy, mówię, odbiera to inaczej, pamięta to inaczej. Ważne jest to, że jednostka przetrwała te ciężkie czasy i dzisiaj możemy się cieszyć wspólnie tymi wszystkimi wynikami.